Witajcie! No, przy okazji wczoraj był Robert, zabrał przyczepę, tam postawił na parking, tam stoi, no a tutaj już w tej chwili zobaczymy, trochę chmurno jest, rano padało jak wyszedłem, także nie bardzo, nie wiem co i jak. No i tutaj w każdym razie teraz wytyczę tędy drogę, postawię tu słupek, drogę mówię, trasę tego, postawię tam na końcu, przeciągnę sznurek i zobaczymy gdzie to ma być, a tymczasem jeszcze, słuchajcie, idziemy do szopy, bo w szopie miałem właśnie te, jeszcze została mi się węza z tamtej ostatniej roboty. Nie wiem ile mi się jej zostało, ale mam nadzieję, że wystarczy. Chciałbym, żeby wystarczyło. Oj nie, kilka sztuk zaledwie, słuchajcie. Raz, dwa, cztery i pół. Trzeba będzie pojechać chyba do sąsiada. Tak, cztery i tu jedna połówka. No ale to trzeba, muszę to przygotować, bo jak będę podmieniał ramki, te zabierał z miodem, to będzie kicha, jeżeli po prostu nie będę mógł wstawić nowych ramek. Dobra, to mamy. No i słuchajcie, powiedzcie mi taką rzecz. Jutro ma być decyzja, z tego co widziałem, odnośnie zlotu w Wilkowicach. No i się zastanawiam, czy tam się wybrać. Być może pojadę. Także taka dosyć ciekawa sprawa. Jutro się dowiemy, czy będzie ten zlot, czy nie będzie. Bo ten cały świrus po prostu wszystko tutaj psuje. Nie wiem, jak to się, czy to się odbędzie, czy się nie odbędzie. To się okaże jeszcze. No, ja mam nadzieję, że będzie. No i będzie można po prostu przyjechać, zobaczyć, co tam słychać. Pooglądać piękne ciągniki, bo tam jest naprawdę dużo, dużo ładnych ciągników. Jest kilku naprawdę dobrych kolekcjonerów, którzy dbają o szczegóły i pilnują tego, żeby to było zrobione jak należy. Także zobaczymy. No i przy okazji zobaczymy tą całą masę tych ulepów, które tam są po prostu. No i oczywiście ciągników, które po prostu nie tyle, że one są na wystawę, ale i które pracują na co dzień w polu. Bo i takie są tam, ktoś po prostu chce przyjechać, pochwalić się swoim starym Ursusem, Zetorkiem, czy czym tam jeszcze po prostu. Z silnikiem, powiedzmy Zetor, z silnikiem od 28, to nie jest istotne, od Ursusa 28. Dlaczego nie istotne? No w tym przypadku dlatego właśnie, że to ciągnik służy gospodarzowi do pracy, czy w polu, czy w jakimś ogródku, czy na jakiejś działce i tak dalej. A przy okazji, że jest to ciągnik leciwy, to wykorzystał do tego, żeby po prostu sobie przyjechać na taki zlot starych traktorów. Także to też bardzo fajna ciekawostka. No i trzeba po prostu docenić takie coś, że człowiek stara się i trzyma po prostu ciągnik w dobrej kondycji. Nie jest to istotne, że on jest poskładany z dwóch czy z trzech nawet. Po prostu to jest co innego. Tutaj ja za każdym razem podkreślam to, że jest istotne, jeżeli uważamy się za kolekcjonera, a proszę ja Was, robimy sobie na przykład Ursusa 320 z maską o 28 albo z lampami od 60, a z tyłu od 30 i tak dalej, takie ulepy, no to już jest wtedy tragedia, bo to już nie ma nic wspólnego z kolekcjonerstwem, a raczej po prostu z takim zlepkiem po prostu wszystkiego, co było pod ręką, byle taniej, byle po prostu jeździło i potem się takie różne cuda zdarzają. No mniejsza z tym, tu w każdym razie zaraz, bo trochę kropi, ale jak tylko przestanie po prostu, to zaraz ustawiam słupki. Czekajcie, może zaraz to ustawię. Wezmę dwa. I zobaczymy, jak one będą tutaj wyglądały, bo sam jestem ciekaw. Taki dzisiaj filmik trochę o wszystkim. O, widzicie, tu mokre, bo to kapie. O, auto też mokre. Taki dzisiaj film o wszystkim, bo rzecz właśnie w tym, że o, i to będzie tu ten słupek, myślę, że tak by wystarczył, trzeba będzie go ustawiać do pionu, ale tu będzie dobrze. No i weźmiemy drugi słupek na koniec. No i o wszystkim ten film właśnie, bo w tej chwili tu się nic nie dzieje, widzicie, ja też po prostu wczoraj dostałem telefon do roboty, żeby jechać
za granicę, ale takie żadne konkrety po prostu i zawracanie bardziej głowy niż to miałoby się odbywać, więc sam nie wiem po prostu, jak to jeszcze wszystko się zachowa. Liczę, że to będzie tu, ponieważ z tego, co pamiętam, to ten słupek graniczny tutaj sąsiada jest dobrze ustawiony, ale kurczę, czemu to idzie tak, jakby to miało pójść w tamtą stronę? Aha, słuchajcie, bo to idzie tam i musiałbym trochę, ja tutaj cofnąłem to. O, czyli to musiałby być ten słupek tu. Noż ty. Tu trzeba go jakoś tu lepiej ustawić. Mam teraz krzywo jest jak pierun. Dobra. O, tak go ustawimy i już. No, prawie dobrze. Prawie dobrze, słuchajcie. I teraz jeszcze zobaczymy. Tego trzeba przesunąć. Jeszcze. Chociaż w sumie nie muszę, bo się tam będę szczypał o 2 centymetry tego. Działki, no. Już to nie idzie. Nie idzie o to. I teraz idźmy na koniec. Zobaczmy, jak to wygląda. Bo tutaj jest granica. O. Widzicie? Trzeba będzie sznurek przeprowadzić, bo ten środkowy słupek, w tej chwili licząc, że ten jest pierwszy, to ten środkowy jest cofnięty do furtki. Ale tak jakby było, to byłoby całkiem nieźle. I tak będę musiał chyba to wszystko zrobić. Widzicie, o, przyczepa tutaj. Wczoraj przesuwałem te kręgi na tej przyczepie. Obydwa. Trochę się namęczyłem, ale wziąłem tam breszkę taką, tą dużą, co mam, i podważyłem, przerzuciłem i spokój. No, a tu będę musiał jeszcze wobec tego podkopać trochę w tą stronę i wtedy będzie dosyć równo. Tu mnie to, kurczę, blade jednak martwi, czy to przypadkiem nie jest tutaj granica, bo ja właśnie nie pamiętam tutaj kiedyś, jak robiłem słupek, ogrodzenie graniczny, to tutaj sąsiad mi go zdjął i ja nie pamiętam, czy granica jest tu, czy na środku w tej chwili, czy z tej strony, gdzie tą granicę. Logika mówi, że powinno być tu. To od czoła. I wtedy musiałbym to tak samo przesunąć. Ale słuchajcie, jak zrobię sobie na środku, to też nie ma tragedii. No przecież ludzie, to jest 5 cm ziemi, z którą właściwie i tak nic nie zrobię i tak. Bo mam to tylko do koszenia. Tutaj po prostu wyrywałem wczoraj chwasty i tak dalej. To sobie rzucę, potem to wywiozę. Ale tu jeszcze muszę trochę oczyścić. No i tyle, ale tak przy tym zostanę, przy tej wobec tego, przy tej tutaj, przy tym miejscu dotyczącym tego słupka, posadowieniu. Teraz tylko rozciągnąć sznurek, wyznaczyć miejsca, słuchajcie, gdzie ma być. Tutaj ma być brama, jeden słup bramy, drugi. No i oczywiście i tu potem poustawiam te słupki, słuchajcie, co 2,5 metra będzie i spokój. No także dzisiaj pojadę po worek cementu. Może 2 wezmę i powinno to wystarczyć tutaj na ten, a potem resztę się jakoś to ogarnie. Tymczasem idę robić ramki i wtapiać węzeł tą, co mam. Wtapiać. Tylko muszę też pojechać po prostownik mały, bo tego klamota dużego nie będę brał. A słuchajcie, duży, a bez prostownika to raczej będzie ciężko. Dobra, to tyle na razie. Idziemy działać z ramkami. No, rekonesans jeszcze, słuchajcie, przy ulu. Pszczółki pracują. Tam gniazdo zakładają myszołowy. I tu w tym moim lesie pewnie muszę tam pójść zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy jeszcze na tą gorczycę. Ona trochę słabiutka jest, tak jak mówiłem. Ale zostawię ją dla pszczół. Bo jeszcze będą łazić tutaj po prostu, a szkoda. Jak jest pożytek, to nie będziemy go ruszać. Także to jest tutaj jak jest. A tu już widzicie, się powiązały te strączki. Ale jeszcze dużo kwiatów, to
Zostawimy. Pomidor rośnie bardzo dobrze. Ma tutaj warunki do rośnięcia takie, że lepszych mu nie trzeba. Ała! Co to mnie użarło? Ach, jeżyna się tutaj, a ja nie zauważyłem. A to trzeba sobie walić, bo to jest chwaścior straszny, okrutny. O. Mokre wszystko, to dobrze, będzie gniło. No i co? Trzeba będzie, słuchajcie, zgłosić chyba do tego armiru, że to się... O, widzicie tu? Zobaczcie, jak ładnie pracuje. No super, w każdym razie. I jak tutaj się już to przekwitnie, to zgłosić o przyoranie i będzie nowy zasiew. I tyle, bo z tego plonu to nie będzie. Tam się jeszcze jakaś miotła rzuciła, nie wiem, nie widzę stąd, co to jest, mi się nie chce tam iść. Ale jest po prostu kaszanka totalna. No i co? I słuchajcie, jeszcze dużo, dużo pożytku będzie z tej nawłoci, która tutaj po prostu wylazła. I tą nawłoć też nie będę ruszał, dopóki po prostu ona będzie, to myślę, że pszczoły po prostu tutaj naniosą tego pożytku, a tej nawłoci tutaj jest, to one będą miały tu... O, nie pójdą nigdzie stąd. Ważne tylko, żeby szybko przygotować, słuchajcie, jeszcze jeden ul. Przynajmniej jeden, ale może nawet i więcej. Także pospieszę się, pojadę na tartak i zobaczę, co tam mają, jeśli chodzi o te, no, o te szczapy takie, żeby zamiast bezwręgowy zrobię ten ul, bo za dużo roboty z tymi wręgami jest. Także tu po prostu inaczej to ogarnę. No ale dobra, pszczółki chodzą. Wszystko jest ok, ja nie będę po prostu w tej chwili do nich zaglądał, bo nie jestem przygotowany. Zresztą Robert mówił, że jak jest kiepska pogoda, to żeby do nich nie zaglądać, bo będą atakowały. Dopiero jak jest słońce, któryś z Was jeszcze pisał, że w południe też zagląda po prostu, bo one wtedy wszystkie są na wylocie i gdzieś tam niosą po prostu, także one mają co innego do roboty, na pewno nie atak. Także to zostawiam. Jedziemy z powrotem, będę składał ramki. No i tyle. Zobaczę jeszcze po prostu, jak to jest zrobione tutaj. No, na takie wszywki. Brzęczą, posłuchaj tam. Nie słychać, czy brzęczą. Pewnie wszystkie wyleciały i mają mnóstwo do roboty. To się nie będziemy im przeszkadzali. Dobra, to tyle. Wracam do składania ramek.